Cześć moi drodzy, tutaj mocno zakatarzony Bartek, prowadzę kanał 4 Pasje i serdecznie zapraszam Was do obejrzenia pierwszej części mojego nowego muzycznego cyklu poświęconego albumowi The Joshua Tree grupy U2. Przyznaję, iż z ową płytą miałem ochotę zapoznać się już od dawna, jednak zawsze coś stawało mi na przeszkodzie, by to wreszcie zrobić. W końcu jednak zapoznałem się z The Joshua Tree, przesłuchałem album już kilkukrotnie i od razu mogę zaznaczyć, iż płyta naprawdę mi zaimponowała. W pierwszej części swojego cyklu przedstawię Wam pokrótce historię grupy U2 oraz opowiem o dwóch piosenkach z The Joshua Tree. Serdecznie zapraszam, abyście zostali ze mną. Zanim zacznę omawiać pierwsze utwory z albumu, warto byłoby przytoczyć najistotniejsze informacje pochodzące z bogatej i barwnej historii zespołu. Wszystko miało swój początek w roku 1976 w Dublinie, stolicy Irlandii. Wtedy to Larry Mullen Jr., 14-letni uczeń Mount Temple Comprehensive School, zamieścił w szkole ogłoszenie, iż poszukuje muzyków do zespołu rockowego. Odpowiedziało na nie sześciu chłopaków. Paul Hewson, którego poznaliśmy lepiej jako Bono, David Evans, czyli The Edge, jego brat Dick Evans, Adam Clayton oraz Ivan McCormick i Peter Martin, którzy dość szybko pożegnali się z resztą ekipy. Hewson, bracia Evans, Clayton oraz oczywiście Mullen postanowili rozpocząć wspólną działalność pod nazwą Feedback, inspirując się przede wszystkim twórczością takich zespołów jak The Clash, The Jam czy Sex Pistols. Pierwszy występ Feedback odbył się w kwietniu roku 1977. Niedługo po tym wydarzeniu zespół zmienił nazwę na The Hype, a skład opuścił brat Edge'a. W roku 1978 chłopaki po raz drugi zmienili nazwę, tym razem na U2. Zaproponował ją Steve Averill, irlandzki grafik, reżyser oraz muzyk. Pod tą nazwą zespół w składzie Bono – wokal, Edge – gitara, Adam Clayton – gitara basowa oraz założyciel grupy perkusista Larry Mullen Jr. rozpoczął swoją muzyczną podróż, która bardzo szybko okazała się być dla chłopaków wyjątkowo udana, przynosząc im liczne grono fanów, uznanie w muzycznym świecie oraz sławę. Z czasem o U2 zaczęło robić się coraz głośniej, a to za sprawą koncertów, jakie grupa dawała właściwie w całym kraju. Duża w tym zasługa Phila McGuinnessa, który zgodził się być menadżerem zespołu w połowie 1978 roku. U2 debiutowało albumem Boy, wydanym w roku 1980. Pochodzą z niego takie utwory jak choćby I Will Follow, który poradził sobie całkiem nieźle na listach przebojów, czy A Day Without Me. Boy zebrało w większości pozytywne recenzje, czego nie udało się osiągnąć drugiemu albumowi U2, czyli October, nagrywanego w pośpiechu i w chaotycznej atmosferze. Prawdopodobnie z tychże właśnie powodów chłopaki postanowili przystąpić do nagrywania kolejnego albumu w spokoju i bez pośpiechu. Efektem ich pracy oraz Steve'a Lillywhite'a, który po raz trzeci został producentem grupy, było War, które zyskało największe uznanie spośród trzech pierwszych albumów grupy. Płyta wskoczyła na pierwsze miejsce listy najlepiej sprzedających się albumów w Wielkiej Brytanii oraz na 12 pozycję w Stanach Zjednoczonych. To właśnie w piosenkach z War, w tekstach Bono zaczęły pojawiać się odniesienia do polityki czy istotnych wydarzeń społecznych. Kapitalne Sunday Bloody Sunday traktuje o wydarzeniach, jakie miały miejsce w Irlandii Północnej w czasie pokojowej demonstracji, gdy życie straciło kilkunastu ludzi, a New Year's Day z kolei opowiada o ruchu Solidarność, który prężnie działał wtedy w Polsce. W trakcie trasy koncertowej promującej album War, U2 zaczęło występować przed coraz to większą widownią. Zagrali m.in. w słynnym amfiteatrze Red Rocks, co zostało sfilmowane i wydane na kasecie VHS pod nazwą U2 Live at Red Rocks Under a Blood Red Sky. Rok po War ukazał się czwarty album zespołu, zatytułowany The Unforgettable Fire. Nie miałem jeszcze przyjemności się z nim zapoznać, aczkolwiek z opinii, na które natrafiłem, mogę wywnioskować, iż stanowił sporą zmianę, jeśli chodzi o brzmienie grupy, głównie za sprawą podniosłej atmosfery i orkiestrowych aranżacji. Najbardziej popularnym utworem z albumu okazał się być Pride in the Name of Love, odnoszący się ponoć do osoby Martina Luthera Kinga.
Kolejna studyjna płyta to The Joshua Tree, o której pomówię niedługo znacznie szerzej. Wielce istotnym dziełem w dorobku U2 jest z pewnością album Achtung Baby, w dużej mierze nagrywany w Berlinie. Początkowo muzycy zupełnie nie mogli dojść do porozumienia w kwestii brzmienia zespołu. Mullen i Clayton woleli, aby nowe utwory brzmiały podobnie do tego, co U2 już wcześniej stworzyło. Edge i Bono pragnęli natomiast, by grupa poszła naprzód i bardziej zainteresowała się muzyką industrialną czy elektroniczną muzyką taneczną. Nieporozumienia i napięcie były w grupie ponoć tak silne, iż niewiele brakowało, a irlandzka grupa przestałaby istnieć. Ostatecznie chłopaki doszli do porozumienia, a to głównie dzięki utworowi One, jednej z najlepszych i najbardziej znanych piosenek w dorobku zespołu. Przez krytyków i fanów grupy Achtung Baby jest uważane za najznakomitsze dzieło zaraz po The Joshua Tree, ale również niestety za ostatnią dobrą płytę w dorobku grupy z Dublina. Kolejne dzieła, czyli Zurop czy pop, zwyczajnie nie zachwyciły fanów. Następny album, czyli All That You Can't Leave Behind, stał się niejakim powrotem do korzeni, do brzmienia rockowego, jednak z dużą domieszką popu, co jest słyszalne choćby w Beautiful Day, singlu promującym płytę. Kolejne albumy How to Dismantle an Atomic Bomb, No Line on the Horizon i Songs of Innocence nie znalazły uznania wśród miłośników muzyki czy dziennikarzy. Za sprawą tych dzieł pojawiało się również coraz więcej głosów, iż zespół U2 się właściwie skończył, stracił rockowy pazur i energię i nie ma nic nowego do zaoferowania. Na dzień dzisiejszy ostatnim albumem U2 jest Songs of Experience, który ukazał się 1 grudnia 2017 roku. Może jest jeszcze zbyt wcześnie, by mieć jasny pogląd na temat ostatniego wydawnictwa grupy, jednak po opiniach widać, iż w wypadku Songs of Experience ciężko mówić o progresie. Oprócz działalności muzycznej, grupa z Dublina jest wielce zaangażowana w działalność charytatywną. Muzycy wsparli m.in. organizację Amnesty International, zajmującą się pokojowym zapobieganiem łamaniu praw człowieka, czy wzięli udział w koncertach promujących walkę z wirusem HIV i AIDS w Afryce. Bono z kolei był współzałożycielem organizacji mającej na celu usprawnienie warunków politycznych, socjalnych i finansowych w Afryce. Filantropijna działalność U2, a w szczególności Bono, przysporzyła grupie mnóstwo zwolenników, ale także przeciwników. Nie brakuje głosów, iż ich działania są robione na pokaz i w celach pieniężnego zysku. U2 należy do grona muzyków, którzy sprzedali największą ilość albumów w całej historii. Na dzień dzisiejszy jest to oszałamiająca liczba 170 milionów egzemplarzy. Album The Joshua Tree to z kolei najlepiej sprzedająca się płyta grupy, która osiągnęła wynik 25 milionów sprzedanych kopii. U2 to również jedna z tych grup, które nie mają najmniejszego problemu ze sprzedażą biletów na swe koncerty, co tylko potwierdza, iż zespół wciąż jest niezwykle popularny, a dla wielu ludzi stanowi synonim muzyki rockowej. Skupmy się teraz na albumie The Joshua Tree. Płyta została wydana 9 marca 1987 roku za pośrednictwem wytwórni Island Records. Producentami albumu zostali Daniel Lanois, kanadyjski muzyk i producent, który miał przyjemność współpracować z takimi muzykami jak Peter Gabriel czy też Bob Dylan oraz Brian Eno, wybitny twórca muzyki art rock czy ambientu, członek grupy Roxy Music oraz współproducent wielu albumów genialnego Davida Bowiego. Nagrania rozpoczęły się w styczniu 1986 roku, a zakończyły na początku roku 1987. Największą inspiracją dla powstania albumu okazała się być Ameryka, jej przyroda, literatura czy też polityka. Przed rozpoczęciem prac nad The Joshua Tree, Bono i Edge słuchali dużo muzyki folk czy też country, a tacy twórcy jak Howlin' Wolf lub Hank Williams wywarli na nich duży wpływ.
Większość materiału została stworzona i nagrana w Dinsmowate House, rezydencji znajdującej się w Dublinie, gdzie U2 osiadło na początku 1986 roku. Z kolei utwory takie jak Mothers of the Disappeared czy Bullet the Blue Sky powstały w nowym domu Edge'a, znajdującym się w południowym Dublinie. Dość dużo czasu poświęcono również sesji zdjęciowej, której efekty mogliśmy obejrzeć w książeczce dołączonej do albumu. Autorem zdjęć został Anton Corbijn, holenderski fotograf, reżyser teledysków oraz twórca filmu o Ayanie Curtisie zatytułowanym Control. Pan Anton został poproszony przez U2 o znalezienie miejsc, które po uwiecznieniu na fotografiach mogłyby oddać ducha albumu. Corbijn zaproponował, aby wybrali się w podróż po pustyni Mojave, by znaleźć miejsca najbardziej spełniające owe kryteria. Dużo zdjęć powstało przy samotnej juce krótkolistnej, zwanej po angielsku Joshua Tree, od której została zaczerpnięta nazwa albumu. Co ciekawe, mimo że zdjęcia były robione nieopodal Darwin, miasteczka znajdującego się w Kalifornii, gdzie na zimno raczej nie można narzekać, tego dnia było wyjątkowo chłodno, co zdaniem Bono jest widoczne na twarzach muzyków. Album The Joshua Tree otwiera utwór Where the Streets Have No Name, który osobiście od zawsze uważałem za jeden z najciekawszych kawałków w historii U2. Szkic piosenki został stworzony przez Edge'a, a efekt jego pracy spotkał się z dużym uznaniem pozostałych członków zespołu. Z tego co się jednak dowiedziałem, nagrywanie Where the Streets Have No Name było istną torturą, a to ze względu na liczne zmiany tempa, z którymi muzycy musieli sobie poradzić. Według Jana Eno 40% czasu poświęconego na nagranie The Joshua Tree zajęły prace właśnie nad Where the Streets Have No Name. Utwór, który promował album w postaci singla, wyróżnia się świetną dynamiką, co jest w dużej mierze zasługą Edge'a i jego szalenie energicznej gitarowej partii. Co się tyczy zaś tekstu napisanego przez Bono, to głównym jego motywem są podziały między ludźmi, a tytułowe bezimienne ulice mają symbolizować wolność i równość, niezależnie od koloru skóry czy orientacji seksualnej. Słowa tekstu powstały w czasie pobytu wokalisty w Etiopii, gdzie ulice nie miały nazwy, co zainteresowało i zainspirowało muzyka. W pierwszej zwrotce możemy odczuć, iż Bono wyraźnie nie może pogodzić się z sytuacją, w której ludzie odgradzają się od innych czy pałają do siebie nienawiścią tylko dlatego, że ktoś ma inny kolor skóry. Z tego powodu wokalista ma ochotę zniszczyć symboliczne ściany, czyli przekonania uniemożliwiające nam stanie się równymi sobie i tym samym jednością. Słowa o tworzeniu i paleniu miłości mają świadczyć zapewne o tym, że jeszcze nie dojrzeliśmy do tego uczucia i wciąż jest wiele do zrobienia, nim nauczymy się siebie szanować i wzajemnie kochać. Otwarcie The Joshua Tree pozwala nam także doświadczyć na własnej skórze, jak wspaniałymi warunkami wokalnymi dysponuje Bono. Jego występ wypełniają emocje i pasja, tak potrzebne, by być wspaniałym, charyzmatycznym wokalistą. Warto zwrócić również baczniejszą uwagę na intro, a także outro, w których to możemy usłyszeć podniosłe partie syntezatorów autorstwa Briana Eno. Połączenie tych wszystkich elementów, dynamiki, oryginalnej gitarowej partii, zaangażowanego, interesującego tekstu i doskonałego wokalnego wykonania pozwala cieszyć nam się z utworu wielkiego, który daje nadzieję na znakomity album i rozbudza apetyty na jeszcze więcej. Kolejna piosenka, czyli I Still Haven't Found What I'm Looking For, swoje początki czerpie ze spontanicznych sesji, jakie muzycy organizowali przed nagrywaniem albumu. Zespół, a także producenci byli w szczególności zachwyceni partią perkusji autorstwa Larry'ego Mullena, która stała się fundamentem dla powstania piosenki. I Still Haven't Found What I'm Looking For, które zostało wybrane na drugi singiel promujący The Joshua Tree, posiada kilka elementów, które wyraźnie piosenkę wyróżniają. Jednym z nich jest linia basu autorstwa Adama Claytona, prosta, jednak energetyczna, stanowiąca kapitalne tło dla gitary Edge'a i wokalu Bono, który po raz kolejny stoi na niewiarygodnie wysokim poziomie. Chyba najbardziej jest to słyszalne w refrenie, a także w trzeciej zwrotce, która osobiście mocno mnie wzrusza.
Co do tekstu, to w mojej ocenie możemy go chyba interpretować na dwóch płaszczyznach. Religijnej, czyli poszukiwań Boga czy wyraźnych dowodów na Jego istnienie, oraz także miłosnej, odszukania jej najczystszej i najprawdziwszej postaci. Interpretacja religijna zdaje się znakomicie pasować, gdy przyjrzymy się dokładnie pierwszej zwrotce. Wspinałem się na najwyższe góry, biegłem przez pola, byle tylko z Tobą być. Byle tylko z Tobą być. Te słowa wyraźnie dają do zrozumienia, iż podmiot liryczny jest wielce wierzący i by odnaleźć Boga, sens religii, jest w stanie zrobić wszystko. Z kolei ze słów refrenu, które stanowią również tytuł piosenki, jeszcze nie znalazłem tego, czego szukam, wynika jasno, iż nasz bohater wciąż nie odnalazł prawdy czy objawienia. Analogicznie sytuacja przedstawia się, gdy przyjmiemy interpretację miłosną. Nasz podmiot może zrobić dla swej wybranki właściwie wszystko, aczkolwiek wciąż nie odczuwa najczystszej odmiany miłości. Ma wrażenie, iż może połączyć ich jeszcze coś więcej. Co do drugiej zwrotki, jej pierwsza część zdaje się opisywać fizyczną zażyłość, jaka ma miejsce między kochankami, przy czym część druga ma nam chyba uświadomić, jak blisko naszego głównego bohatera czai się zło, stale wystawiając go na pokuszenie. Trzecia zwrotka wyraża zaś nadzieję Bono, iż po śmierci staniemy się jednością, niezależnie od koloru skóry czy innych różnic. Druga część zwrotki to w mojej opinii podziękowanie Bono, jego zapewnienie, iż wierzy, że Jezus umarł za jego grzechy, by go zbawić, za co jest mu dozgonnie wdzięczny. I Still Haven't Found What I'm Looking For to wyśmienity, przebojowy, ciekawy pod względem lirycznym utwór, który bezsprzecznie i zasłużenie zalicza się do grona najlepszych utworów zespołu z Dublina. I to wszystko w części pierwszej, moi drodzy. O pozostałych utworach porozmawiamy sobie w kolejnych epizodach, do których już teraz Was serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że pierwsza część moich przemyśleń na temat albumu The Joshua Tree Was zainteresowała, a skrócona biografia U2 przytoczyła chociaż po części historię zespołu. Zachęcam Was serdecznie do wypowiadania się na temat albumu The Joshua Tree, a w szczególności ciekawi mnie Wasze zdanie o dwóch pierwszych piosenkach. Dajcie również znać, jakie utwory z dorobku grupy U2 należą do Waszych ulubionych oraz jaki album cenicie sobie najbardziej. Chętnych zapraszam jeszcze do rzucenia okiem na mój kanał, jeśli chcecie obejrzeć więcej materiałów na temat albumów muzycznych lub moje zestawienia na temat najlepszych debiutów w historii muzyki. Zainteresowanych serdecznie zapraszam. Trzymajcie się dzielnie i do usłyszenia przy okazji kolejnych materiałów. Cześć!